W kilku poprzednich filmach o mnożeniu macierzy mówiliśmy o podobieństwach i różnicach między mnożeniem macierzy i mnożeniem liczb. Jedną z rzeczy podobnych jest istnienie takiej specjalnych macierzy, macierzy jednostkowych, które względem mnożenia macierzy zachowują się tak jak liczba 1 przy mnożeniu liczb. Prawda? Czyli wiemy, że jest taka szczególna liczba 1, no taka, że dla każdej innej liczby, jaką pomnożymy 1 razy a, to jest a i to jest to samo co a razy 1. No oczywiście dla liczb to na ogół nie piszemy tych dwóch równości, dlatego że wiemy, że mnożenie liczb nie zależy od kolejności. Wszyscy o tym tak dobrze wiemy, że na ogół nie piszemy tego. Natomiast dla mnożenia macierzy, mnożenie macierzy na ogół zależy od kolejności. Wobec tego może być tak, że pewna macierz spełnia taki warunek, a nie spełnia tego. No w każdym razie wiemy, że jest pewna szczególna rodzina macierzy, macierzy jednostkowych, no, które właśnie pełnią rolę jakby tej liczby 1 przy mnożeniu. Przy czym jeżeli macierz nie jest kwadratowa, no to oczywiście pewne warunki muszą być spełnione na wymiar tej macierzy jednostkowej. Ta macierz jednostkowa, która może się pojawić z lewej strony i z prawej, to są inne macierze jednostkowe. No zobaczmy taki prosty przykład. Jeżeli macierz A to jest 1, 2, 1, 2, 3, 2, no to macierz, mogę ją pomnożyć przez macierz jednostkową 2 na 2, czyli tutaj ta macierz jednostkowa to by była 1, 0, 0, 1 razy moja macierz A, prawda? I to by była macierz A. Natomiast z prawej strony 1, 2, 1, 2, 3, 2, no nie mogę pomnożyć mojej macierzy A tutaj przez macierz 2 na 2, mogę ją pomnożyć przez macierz jednostkową 3 na 3, czyli taką macierz, która ma rozmiar 3 na 3 i na przekątnej ma same jedynki, a poza tym 0. I to jest znowuż macierz A. Teraz tak, dla mnożenia liczb jest pewna szczególna liczba druga oprócz jedynki, a mianowicie liczba 0. Prawda? To jest taka liczba, że 0 razy A, no to jest właśnie 0, niezależnie od tego, jakie jest A. Prawda? Dla każdej liczby A, jak pomnożę ją przez 0, to wyjdzie mi 0. No i oczywiście to jest to samo, co A razy 0. Napiszmy wyraźnie. No i teraz pytanie, czy dla mnożenia macierzy również mamy tutaj podobną macierz, która by spełniała ten warunek, tak? Czyli pytamy się, czy jest jakaś taka specjalna macierz 0, no, która by spełniała taki warunek, że 0 razy A to by było właśnie 0 dla każdej macierzy A. No oczywiście my spodziewamy się, że te zera muszą mieć odpowiedni wymiar, tak jak tutaj dla macierzy jednostkowej. No to popatrzmy teraz na moją macierz A, na tę naszą macierz A, może użyjmy jej tutaj, 1, 2, 1, 2, 3, 2. No i co, jaka to macierz by była taka, żeby mieć 0, prawda? No więc jak mamy macierz 2 na 3, to tę macierz możemy pomnożyć na przykład przez taką macierz 2 na 2 tutaj. Czyli zrobimy tutaj, no, która będzie miała same zera na przykład. No zobaczmy, co się stanie, jak pomnożymy naszą macierz A przez macierz z taką składającą się z samych zer. No to co to będzie? No to mnożymy, prawda, wiersz razy kolumna, wiersz razy kolumna, wiersz razy kolumna. Czyli to, co nam tu wyjdzie, to będzie macierz, która miała dwie kolumny i dwa wiersze, przepraszam, i trzy kolumny. Czyli to, co tutaj dostaniemy, to owszem, będzie macierz, która się składa z samych zer, ale innego wymiaru niż ta moja macierz tutaj. Natomiast jeżeli pomnożę przez, powiedzmy, mam macierz A, będzie macierzą kwadratową, to może B. Jeżeli B, to będzie taka macierz 1, 2, 1, 2. No to mogę ją pomnożyć przez macierz 2 na 2, 0, 0, 0, 0, 0. No i wynik będzie jaką? Oczywiście będzie macierzą zerową 2 na 2. 0, 0, 0, 0. No oczywiście tę macierz moją tutaj mogę mnożyć też przez macierz, która ma większą ilość wierszy. Na przykład mogę dopisać tu jeszcze 2 zera. Prawda? No to wtedy co? To wtedy tu będzie 2 zera dopisane. Prawda? Czyli tak, czyli jak mnożę przez macierz kwadratową, to wtedy mam taką rodzinę macierzy zerowych. Rzeczywiście jak mnożę macierz 0 przez macierz kwadratową, to otrzymuję tę samą macierz taką składającą się z samych zer. Natomiast jak mnożę przez macierz niekwadratową, no to też otrzymuję macierz, która się składa z samych zer, ale na ogół ta macierz jest innego wymiaru
niż ta moja pierwotna macierz. No, czyli tutaj właściwie nie mam tutaj takiej jednej macierzy, prawda? Nawet nie mam macierzy w ustalonym wymiarze, natomiast no, jeżeli się ograniczę do macierzy kwadratowej, prawda? Jeżeli A jest kwadratowe, to tutaj mam 0, wezmę macierz kwadratową tego samego wymiaru, co macierz A, wtedy rzeczywiście mam spełnioną takie równanie i to jest to samo, co A razy 0. Tak? Dla macierzy kwadratowych rzeczywiście mam taką rodzinę macierzy kwadratowych zerowych. Natomiast jak wezmę tutaj mnożenie przez macierze niekwadratowe, no to tutaj też otrzymuję taką macierz zerową, ale na ogół innego wymiaru i też nawet jeżeli mnożyłem przez macierz kwadratową, to otrzymam macierz, która nie jest kwadratowa, no i ma inne wymiary niż ta macierz pierwotna. Czyli to są takie macierze zerowe, no i to jest ta analogia pomiędzy zerem, liczbą, a macierzami zerowymi.